Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku Pancernej Pięści i dzisiaj zobaczycie sobie niezwykłą bitwę. Jak widzicie, jestem M5, gram tutaj M5 Stewardem, robię sobie akurat Chaffiego, zachciało mi się akurat mieć Chaffiego, zawsze o nim marzyłem, nigdy jakoś nie było ani czasu, ani hajsu na to, żeby go robić, a teraz sobie po prostu gaszę gwiazdkę na M5. Ten odcinek nazywa się M5 Steward, jedyny czwarty tier w wiosce, to jest wzięte z serialu Mała Brytania. Jeżeli oglądaliście, to tam była taka, to były takie scenki różne, niepowiązane specjalnie ze sobą, natomiast była tam jedna taka seria, jedyny gej w wiosce i jeżeli ktoś oglądał, to na pewno będziecie wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli ktoś nie oglądał, to obejrzyjcie, bo warto ten serial zobaczyć. Wracamy tutaj do bitwy. Pokażę Wam, jak grać scoutem na wysokich tierach. To będzie miejscówka z mojego poradnika na temat mapy Westfield. Jest to również dowód na to, że naprawdę to, co tam opowiadam, to nie są głupoty, bo niektórzy piszą, że pod tymi filmikami, że to się nie nadaje na randomy, że to jest tylko na CW-ki, tylko na kompanię. Nieprawda. Wszystkie te taktyki, wszystko, co tam omawiam, jest na randomy, bo to jest z randomów wyniesione. Tak naprawdę nie opowiadam Wam głupot. To są wszystko tak naprawdę moje doświadczenia z 19 tysięcy bitew, które w tym momencie rozegrałem. Gram M5 Stewardem. Jadę sobie tutaj w krzaczach, za chwilkę zobaczycie, gdzie ten krzak jest. Nie mam żarówki na tym czołgu, nie mam nawet załogi na 100%. Podjeżdżam sobie do krzaka i będę próbował spotować to, co się tutaj znajduje. Zatrzymałem się, żeby sprawdzić, gdzie stoi tam ten czołg, no i spróbuję sobie tutaj strzelić do tego super Pershinga, no ale niestety nie jestem tutaj w stanie w żaden sposób przebić. Jak widzicie, gram sobie z trollem. Nie wiem, dlaczego akurat z trollem. Chyba bardziej mi się podoba to działo niż to zwykłe. I sobie tutaj spokojnie do nich strzelam. Do tych czołgów, które są tutaj wyświecone. I oczywiście sam za chwilkę będę świecił. Tutaj udało mi się zdjąć typa 58. Bardzo fartowne, bo często te pociski nie przebijają. Często zadają obrażenia za zero. Jak widzicie, tutaj właśnie trafiłem tą fałkę i niestety nie zadałem jej żadnych obrażeń. Podjeżdżam tutaj do tego krzaka, najpierw do tego. Za chwilkę się przyniosę do następnego, widzicie, i stanę w tym krzaku, odpalę lornetkę i będę świecił to, co się tutaj znajduje. Zobaczycie to za moment. Stanę sobie w tym miejscu i za chwilkę będą się czołgi świeciły. Ten czołg nie jest przeze mnie teraz zaświecony najprawdopodobniej, natomiast Super Pershing jest przeze mnie wyświecony 100%, tak samo jak i ta fałka tutaj na górze. To pozwala czołgom, które stoją w okolicy, strzelać do tych czołgów bez narażenia się na wyświecenie. No i jak widzicie, ja w tym momencie nie strzelam, nie mogę strzelać, ponieważ ta fałka mnie wyświeci. Jeżeli zacznę strzelać do tego Super Pershinga, to ta fałka mnie wyświeci. Tutaj jeszcze ciężki czołg się pokazał. Mamy Tygrysa 2, który wyjechał tędy na górkę. To jest to, o czym mówiłem, jeżeli jesteście czołgami ciężkimi, nie zjeżdżacie na dół nigdy. Walczycie w mieście, to jest wasza strefa, w której powinniście walczyć i pomagać swojej drużynie. Tutaj już od niemieckiego TDK-a od Borsuka zebrał ten Tygrys 2 i ja sobie stoję i podświetlam. Tak naprawdę nic więcej nie robię, nic więcej robić nie muszę. Na razie poczekam, aż zlikwidują tego Tygrysa 2, bo widzę, że na nim się skupili. Właśnie spadł i zaraz spróbuję sobie coś jeszcze postrzelać. Mogłem niby tutaj zacząć walić, bo ta fałka znajduje się za drzewami, więc być może nie będzie mnie widziała. Jedzie 59-16 i zobaczcie, na tym polega, jeżeli znacie mapę, wiecie, do czego służy dany czołg, to zobaczcie, w jaki sposób ja się zachowałem. Pojechałem do krzaka, świecę, pomimo że jestem tylko czwartym tierem, są same szóstki, siódemki, ósemki, jestem w stanie się przydać mojej drużynie, natomiast 59-16 stało cały czas na respie, a teraz jedzie na samobójczą misję przez środek miasta oczywiście jedzie i za chwilkę zginie zapewne marnie, nie przydając się tak naprawdę swojej drużynie. Tutaj mnie wypatrzył Super Pershing. Tak jak mówiłem, nie mam niestety żarówki, więc nie byłem nawet świadomy tego, że coś mnie tutaj zaświeciło. Wbrew pozorom ta odległość ode mnie do Super Pershinga nie jest taka duża i rzeczywiście mógł mnie tutaj wyświecić, jeżeli zacząłem strzelać. Dlatego pomanewrowałem trochę pomiędzy tymi krzakami. Już zniknąłem na pewno z jego pola widzenia i mogę sobie spokojnie z powrotem stanąć i świecić tego Super Persa. No i zostaliśmy tutaj dwóch na dwóch. Po drugiej stronie został Borsuk, no i oczywiście ja do świecenia. Tak naprawdę ja będę świecił w tym momencie oba te czołgi i liczył na to, że Borsukowi uda się nastrzelać tutaj coś. Super Pershing ewidentnie jedzie po mnie. To jest 100% pewne, że on wyjeżdża po mnie. I w tym momencie musiałem liczyć tylko na pomoc właśnie tego Borsuka, który stoi z tamtej strony. Jeżeli on nie będzie go w stanie wyświecić przy podjeździe na górkę, to oczywiście ja go wyświecę, jeżeli on tu będzie podjeżdżał. Postaram się wytrzymać ciśnienie jak najdłużej, tak żeby on mógł sobie oddawać spokojnie strzały. A jeżeli będzie taka konieczność, to zjadę na dół, wymijając go. Czyli on będzie jechał do góry, ja pojadę na dół. Och, pięknie go tutaj. Już nie ma o czym mówić. Ale gdyby jechał na mnie, to ja bym go objechał z prawej, z lewej strony, zjechał na dół, bo
w ten sposób zmuszam go do odwrócenia się. On nie może od razu we mnie wycelować, natomiast jeżeli będę uciekał w kierunku, w którym on jedzie, w którym patrzy, no to oczywiście może szybko przycelować i we mnie uderzyć. Tutaj mamy czołgi już wykończone na dole. Została nam ta fałeczka na górze. Spróbuję już tutaj jakoś wyświecić, podjadę sobie bliżej. Zaraz włączę lornetkę i po prostu postaram się zaświecić tą fałkę tak, żeby machnął ją tutaj ten borsuk, który znajduje się po drugiej stronie, po takim tak zwanym przeciwstoku tak zwanym. Nic się tutaj nie świeci, więc za chwilkę się stąd zbiorę. Borsuk jedzie do górnego miasta, żeby pomóc. Wyjeżdżam, no i gdzie jest ten? Jest tutaj, jest ta fałeczka. Widzicie, zostałem jeden strzał. Byłem go w stanie przeżyć, on ma tylko 88 krótką, więc 200, tam 20 obrażeń chyba średnich. Udało mu się mnie rozwalić. Zjechałem sobie w to miejsce, że nie mógł do mnie strzelać, że musiał wyjechać. Wtedy mam nadzieję, że ten borsuk mi pomoże. Podjadę sobie tutaj do krzaka, spróbuję go w jakiś sposób tam wyświecić. Może uda mi się go nawet machnąć na jeden strzał. Tam dużo HP mu nie zostało, ale problem będzie pewnie tutaj właśnie z przebiciem, tak jak się to stało. Dlatego będę go podświetlał i czekał na to, co zrobi nasza artyleria albo czołgi znajdujące się w dolnym mieście. Tam już sobie poradzili w bazie. O, już słyszę nadlatującą artylerię i właśnie ten czołg został wywalony. Jeszcze ich arta poszła do piachu i wygrywamy 15-9. Bitwa, w której jestem jedynym czwartym tierem, nie ma żadnych piątych tierów. Są szóstki, siódemki, ósemki. Widzicie, taki czołg też może się przydać w bitwie. Fakt, że mapa mi się trafiła dobra, gdyby to był Himmelsdorf, to tak naprawdę nie miałbym za wiele opcji. Natomiast na większości map da się w ten czy inny sposób spotować, da się pomóc swojej drużynie. Jeżeli nawet zginiecie na początku w dość głupi sposób, to przynajmniej wiecie, że próbowaliście, że zrobiliście wszystko, co mogliście wyciągnąć z takiego czołgu. Naprawdę jestem zadowolony z tej bitwy. To była moja gwiazdka. Wyświeciłem prawie 3000 obrażeń. Na 8 tiery całkiem nieźle. Na tą mapę bardzo dobrze, bo tutaj różnie z tym jest. Czasem czołgi nie przyjadą tą stroną, różnie z tym bywa. W każdym razie tak właśnie powinno się grać tym tierem. Oglądajcie moje filmiki o mapach, bo tam naprawdę jest dużo rzeczy zawartych, ciekawych. Rzeczy, których pewnie się sami domyślicie po jakimś okresie gry, natomiast nie musicie tego robić, bo ja to zrobiłem za was. Rozegrałem te 19 tysięcy bitew i po prostu wyciągnąłem wnioski ze swoich gier i to wam przekazuję w filmikach z omówieniem map. Zresztą możecie poza tym podziwiać, jak Jacek Gmoch bardzo ładnie rysuje kreski na mapce. Dobra, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Cześć!